Zmieniające się obrazy. Kościół wśród drzew. Rolnicy w ludowych strojach przy posiłku. Kobiety przed chałupą. Jedna trzyma na ręku niemowlę, druga wielką chałkę. Dziewczęta idące polną drogą. Na tle obrazu napisy. Stowarzyszenie Klucz w ramach programu Etnopolska 2021 zaprasza na cykl filmów o tematyce obrzędowej pod tytułem Czerpiąc z dziedzictwa przodków. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Znaki graficzne. Ministerstwa Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Tytuł: Z rękowiny. Przestronna izba. Matka, ojciec i dwie dorosłe córki, Maryśka i młodsza Aniela. Kiedy matka będzie ta kasa? Będzie, nie zgodę. Ojciec, zjedlibyście już, nie? A i ty, Aniela, też pewnie, nie? Bo my pójdziemy wnet do zimniaków, ojciec, pójdziemy. Wchodzą starosta i drużba w białych koszulach, kolorowych serdakach. My tu do was przybyli, oraz wielka potrzeba tu przygoniła. Oj, wielka. Mocie podobno tu jałweckę do sprzedania. Tak. A monta. Bo zabyście nam ją pokazali? Mamy. Jak się dogodomy, jak się nam nado, to może byście nam ją sprzedali. O! Dogodomy. Będziemy widzieć. Drogo nie cyjcie, żebyśmy się szybko dogodali i okupili, aby byście sprzedali. Co by nam rosło i dzieci dawał? Kobiety naradzają się na boku. Maryśka. I do jabłom zostało. Ojciec do gości. No to siadajmy. Siadajmy, chłopy. Starosta stawia na stole flaszkę wódki. Gospodyni, dajcie z jako zmiareckie. O! Maryśka przyniesie ze skumory. A no lepce, matka, lepce. Matka miesza w garnkach stojących na kuchni. Onieśmielona Aniela stoi skromnie na uboczu. Maryśka już wraca. Matka. Stawia na stole kubki. I pijcie. Starosta rozlewa wódkę do kamionkowych kubków. To mocne. Szwarno to jałówecka, taka pikno, to urodziwo to dziołcha. Wypijmy za to, żeby się nam darzyła, dobrze jadła, dużo piła, żeby no majątku trochę przysporzyła. O. Nie żałujcie jo. Napiwa się. Stukają się kubkami. Wypijają. Drużba krzywi się. Wyciera usta rękawem. Smakuje ci, gospodarzu? No to dobrze. Smaka ci, smakuje. To my dobrą tu uważamy, nie? Dobrą my tu uważyli. Z tego zbioru jest tak. Nado się, nie nado się? Bo... Nado się, na gospodarkę się nado. Nado się? A zasobu co mo, czy nie ma nic? No. A co tam, bo to u nas ten kawaler to... Żeby nie żałowali, a my żebyśmy się dużo potomstwa doczekali. Ta, potomstwa tych, a i morgów też, bo to... No panie, czasy cieskie. A mam ze dwa morgi tam mogę dołożyć. No, to coś będzie realne, no bo że ładno to ja widzę. No, że pikno to ty. Że robot no to się zobaczy. Siostry w kącie siedzą blisko siebie. Mężczyźni przy stole. Jo był jak mój tatuś, a mój tatuś tak jak jo. Mielibyśmy jedną żonkę, trochę tatuś, trochę jo. Starosta. No to we czwartek przyjdziemy z Jaśkiem. O, z Jaśkiem. I z ojcami. Mogemy? No, pokażemy hodowka. No, to my się dogadali. O tych morgach jest. No, jest to spadanie, się zapoznają. To nie będzie to z pod lasem. To się to pogadają. A, to się będzie... Pierwsze ja obecnie się... Matka. A będzie już dość tego picia. Popie ty do stajni, bo robota czeka. Ale jeszcze we flaszce jest. To jest te chłopy, po jednym i do chałupy. Dobra. Zdrowie! Wznoszą kubki, wypijają do dna. Z rozmachem odstawiają. No to przyjdziemy we czwartek z Jaśkiem. Dobre. To my się dogadamy. No to pójdźmy po chałupy. Goście wstają zza stołu. Z Bogiem! Maryśka. Matka, daj ze ojcu, zanim pójdzie do stajni. Daj ze matka mu jeść. Daj ze matka.
A coś ta matka u Pitra żyła. Czwartek. Matka wyjmuje ze skrzyni biały, haftowany obrus. Rozkłada go na stole. Maryśka i Aniela obok siebie, roześmiane. Aniela ubrana w zieloną bluzeczkę w kwiatki, długą spódnicę i białą zapaskę. A jest ten ojciec, a po drzewo posę. Wchodzi ojciec. O jest! Ojciec niesie wiklinowy kosz. Wyjmuje z niego polano, wkłada do ognia pod kuchnią. A te kumy miały przyjść. Nie widać ich. Przyjdą. Ojciec zagląda do garnków stojących na kuchni. Matka odgania go. Wchodzą starosta, drużba, Jasiek i jego rodzice. Niech będzie pochwalony. A na wieki wieków. Matka Anieli i matka Jaśka ściskają się. Przyprowadzimy wam Jaśka. Jasiek to postawny blondyn, zrywa z głowy czapkę z pawim piórem. Pada do nóg ojca Anieli. Ojciec robi na nim znak krzyża. Jasiek obejmuje za nogi matkę Anieli. Aniela wzruszona chowa twarz w ramionach Maryśki. Wybiega z izby do sieni. Staje pod maleńką kapliczką z Matką Boską. Ociera oczy rąbkiem haftowanej zapaski. W izbie. Ojciec Jaśka wyjmuje z zapasuchy butelkę. Napiwa się! Napiwa się! Co by nie? Siadajmy! Goście i rodzice Anieli siadają za stołem. Na białym obrusie stoi już butelka wódki. Drużba trzyma akordeon. Maryś! A co z mamusią? Przynieś ze mną jako miareckę. A to już polecę. Maryśka przynosi kubki. Macie mamusia. No to napiwa się. My chcemy się tutaj żegnać, że nasza Janina uciekła. Już powiem, starzy gloje. To silne. Tak. Babą też dalej. Nie się napiją. Maryśka do matki. Baby pod kościołem go dały za Jasiek, do karczmy zaglądną. Napiwa się! Wszyscy przy stole wznoszą kubki. Drużba. Podobała ci się ty? Podobała ci się? Uciekła. Uciekła, no. Matka, zjedliby nas coś. Przynieś tam jakiego smolca, chleba. Maryś, a przynieś na skłomory chleba. Smolcu, bocku weź. O, bosku, tak. A, idę, no i gęsiny jeszcze. No to pójdę, już lecę. Napiwa się. Maryśka wychodzi z izby, biesiadnicy piją. Jakie słabiutkie, mocne. Wraca Maryśka. O, patrzcie. A i mas mam przyniosły. Pięknie. Jak ojciec to zali smolcu jestem. Jestem z Kłacejno po bocu siadę. O, pięknie. No to jedzcie. Maryśka krząta się. O, jest to. To będzie jedzenie. Jadła. No to jedzcie, chłopie. No to jedzmy sobie. Na stole koszyki z wędliną i z chlebem. W kamionkowych naczyniach kiszone ogórki, masło, smalec. Biesiadnicy nabierają smalec drewnianymi łyżkami. Smarują chleb, po wędlinę i ogórki sięgają palcami. Matka. Maryś, a ty nie gładno? Tak, co ostanie, to zjem. No to napiwa się. Maryśka siedzi na uboczu. Starosta do gospodarzy. Dobrego zięcia będziecie mieć. Przedobry chłop. A jaki robotny. Co w tym roku już on nie narobił? Ile siana zniósł? To! Przedobry chłopak. Nie pije, ojców szanuje. Ma poważanie wśród chłopów we wsi, nie ino wśród chłopów. Tak, że będziecie mieć porządnego zięcia. A ja stracę swojego chłopaka. Ale zyrny ten was, Jasiu. Nie? Jak nie poje, to będzie miał siły do roboty. No to takiego chłopa. Musi zjeść, żeby mógł robić. No. A gdzie jest ta wasa Janiela jest? O. Pokazalibyście ją. Maryśka, chodźcie, pójdziemy po tej Janiele. A no to chodźcie z mamusią. Idźcie. Nie strogo, tylko nie pójdzie do roboty. Łobaj ze mną. Matka i Maryśka wychodzą. Ale Janiela! Jasiek wygląda. Wracają matka, Maryśka i Aniela. Matka siada przy stole. Maryśka czule przygarnia młodszą siostrę. Starosta. Piękno dziewucha. Naprawdę, a słyszą, że strasznie robotno też.
Naprawdę dobrześ trafił. Dobrześ Jasiek trafił. Naszymi słowami to ona tam na los. W burokach siedziała i oporządzała ładnie. Jakie rumiano tako ładno, nie? Wielka strata będzie, jak pójdzie z chałupy, ale nie załujemy. No, nie tropcie, babka, nie tropcie. A potem wnuki będą, no to będziecie... Chałupa będzie pełno. Maryśka. Ale matko, Jową zostanę jeszcze w chałupie. No właśnie, no Maryś. Będziemy w załobie. Będziemy, a ja Nielcie to i pomogamy. Ja i tam pomogę. Ja zawsze do ciebie przylecę. Ja ci zawsze pomogę. Ja taką urodno, niech się z nami napije. Ojciec Jaśka napełnia kamionkowy kieliszek. Uroczyście podaje go ojcu Anieli. Ojciec skłania się żonie. Żona kiwa głową. Ojciec podaje kieliszek Anieli. Ona spogląda pytająco na ojca. Ojciec kiwa głową. Aniela obraca się ku matce i ku siostrze. Maryśka z przyzwoleniem kiwa głową. Aniela upija mały łyczek. Maryśka przejęta zakrywa usta dłonią. Aniela podchodzi do stołu. Jasiek wstaje. Aniela podaje mu kieliszek. Dyga. Jasiek wychyla kieliszek do dna. Uśmiecha się. Stoi wpatrzony w Anielę. Napiwa się! Szczęście! Chwała się! Polejcie jeszcze, to będzie wesele! Będzie wesele! Napiwa się! Ojcowie wstają. Na to uroczystą chwilę. A jaki to będzie? Siadają, trwa biesiada. Ojciec Jaśka. Zgoda jest, kumy się zgodziły, tak samo tutaj, no to, to trzeba by już do końca. Musicie dogadać o złote murki. Te jałbecki by mogli jeszcze coś i dorzucić. No trzeba by, no my tylko się domy przecież i... Dadą źróbki, źróbka się im do, odchowają sobie do mnie swojego konia. Przy stole siedzi także Maryśka. A nasza matka to wyhaftowaju z chustę dla Janieli. To pokaż ci. To ja przyniesę, matka, mogę? Przynieś. Pokaż? Pokaż ci. Ja przyniesę. Maryśka już wraca. O, patrzcie, patrzcie. Maryśka prezentuje szeroką białą chustę z wypukłym białym haftem. No matka nasa Maryśka. Powolowo go widziała, jak tam trzy razy do karczmy wchodził. Nie, to nie on. Raz może, bo ze mną był, bośmy tam sprawę mieli z gospodarzem. Z karczma ze mną. A tyś jest, ty z udany, powiem ci, teropi jest. Łajce twoje na ciebie narzekają. Na takiego chłopaka. To jożem go z tej karczmy wytargą sporo ty. Jak się łozenimy, to się poprawi. No i chwała Bogu. Drużba gra na akordeonie. Śpiew intonuje starosta. Ej, wysydem na górę spojrzałem do nieba. Spojrzałem do nieba. Jezusie, zlituj się, baby mi potrzeba. Jezusie, zlituj się, baby mi potrzeba. Szumią stare graby, szumią stare graby. Bieda temu chłopu, który nie obawy. Bieda temu chłopu, który nie obawy. Rozbawieni biesiadnicy kołyszą się za stołem w takt muzyki. Aniela siedzi obok matki, na wprost Jaśka. Uśmiechają się do siebie. Napisy końcowe. Scenariusz Halina Machel. Wystąpili rodzice Anieli, Katarzyna Sobul, Wiesław Musiał. Rodzice Jaśka, Małgorzata Rodzik, Kazimierz Świerczek. Aniela, Kinga Astoszko. Jasiek, Damian Kumięga. Starosta, Stanisław Socha. Drużba, Marcin Korbut. Maryśka, Halina Machel. Muzyka, Marcin Korbut. Koordynator projektu, Ewelina Siepiela. Kostiumy, wypożyczalnia strojów Anex z Zakliczyna. Szafa etnografa, zasoby Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Realizacja Krzysztof Kuchno 2021. Znaki graficzne Ministerstwa Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Klucz i Zakliczyńskiego Centrum Kultury.